Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór wszystkim, którzy oglądają na YouTubie. Czas na kolejne misje, oczywiście fabuła główna, lecimy dalej. Smacznego, jak coś dobrego sobie jecie, bo często do śniadania też ktoś pisze, że je albo po szkole. Do śniadania, przepraszam, ogląda, a nie je, albo po szkole. Tu sobie wbijamy teraz na misję główną, która się nazywa Kulrut. Idziemy tutaj najpierw pogadać. Cudzoziemko, wódz Hekaro i szeryf Kotallo oczekują w środku. Niedługo zacznie się Kulrut. Jak będzie po wszystkim, dostanę się do komory pod tronem Hekaro. No i do Ethera. Ciekawy jestem, co się odwali na tym Kulrucie. Coś tu musi być. To musi prowadzić na arenę. Inna część ruin. Zmieniono ją na ring do walki. Popatrz na nich. Regalla może próbować czego chce. Zmierzymy. Ty, zbroja jakaś nowa. Nie, to ta lepsza. Może się przydać. Siema, Hekaro, co tam? Aloy. Ponoć poruszyłaś góry, by uspokoić klan nieba. Dosłownie. Pomógł mi Kotallo. Tak. Tekote dostał nauczkę na oczach całego klanu. Cieszy mnie to. Ale teraz czeka nas Kulrut. Niektórzy przyszli wziąć udział, inni obserwować. Wiedzą, że Regalla mnie wyzwie. Zrobię co w mojej mocy, by dotrzymać słowa, o ile ty też to zrobisz. To jaki jest plan? Kotallo! Są dwa możliwe sposoby ataku na arenę. Przez salę tronową i szlakiem na północnym krańcu. W obu mamy barykady. Ale jeśli Regalla chce zaatakować maszynami, będzie musiała ruszyć szlakiem. Dołączysz do naszych obrońców. Utrzymajcie się, a będę mieć szeryfów. Zwolnię cię wówczas ze służby i przekażę nagrodę. Zrób, co uznasz za słuszne. Kiedy Kulrut się zacznie, nie wolno go przerwać. Dobra. Miejmy to z głowy. Dobrze. Deka jest obecnie z resztą obrońców na północnej barykadzie. Uderzaj celnie, Aloy. Zobaczymy się po wszystkim. Honor i siła. Co się stało? A nie, myślałem, że mi klimat tak głośniej chodzi, ale mi się wydawało. Dziś świętujemy umiejętności i odwagę. Sprawdzę. Jest jasne, że Kulrut to dla tenaktów święte wydarzenie. Nie można go kalać. No. Niech przemówią ostrza. Zachować czujność. Regalla będzie chciała spełnić pogróżki. Niechaj Regalla przemówił. Nie damy Regalli zdobyć Gaj. To było nieporadne. O, to i te koty ze swoimi zbirami. Patrzcie, kompani. Ulubienica wodza. Co za zaszczyt. Krocz w mocy. Te koty schowały go do kieszeni przed przybyciem. Dobrze. Obrońcy Hekaro powinni być na końcu tego przejścia. Najlepszych, ale trzeba wytrzymać. Proszę. Nie, spoko. Nie jesteśmy sami w walce. Gdzie ona jest? Tam u góry. Nie, to tak słychać, jakby komuś pralka chodziła za ścianą. Skupcie się na maszynach. Zniszczcie je, a siły Regalli nie będą się niczym różniły od naszych. Tak, kapelanko. Pilnujcie siebie nawzajem. Rozejść się. To jest spoko. Nasi żołnierze gotowi. Będą bronić Kulrutu z dołu. Ale z góry... Nieźle. Skąd to masz? Jeden oddział odrąbał to padłej maszynie. Czyń honory. Regalla ma swoje triki. Ale ty pokażesz jej nasze kły. Dawać ich tu. Już mi się podoba ta misja, takie igrzyska są fajne. Tenaktowie! Kulrut dotarł do nas! Nasza walka wymaga świeżej krwi! Nowych wodzów! Uwolnić maszyny! Co to za babo? Pretendenci! Pamiętam. Podejść! Każdy, kto powali maszynę, zostanie szeryfem. Pamiętajcie dziesiątkę. Uderzcie z nieba, jak oni. Wprost po chwałę. Coś tu się odwali. O, jednego mniej. Za cicho jest. Oho. Idą tutaj! Dawaj to działko. Odeprzeć ich! Bronić Kulrutów! Czu. Ale mam celność z tego taką, że... Strzelaj dalej, Aloy! Te są gorsze. To działko tak średnio nawala. Myślałem, że mocniej będzie biło. Są dupę. Tego dużego, bij tego dużego. O kuźwa. Broń po bokach, biegnę. Najpierw tych, co strzelają. No nie mogę strzelać, bo sobie... Jeszcze trochę. Dobra. Dawaj tego, co strzela. Potem następne. Kurde, ale wytrzymałe to cholerstwo. Czuj, paka milej. Najpierw to co większe. Zapamiętajcie. Potem te wypierski. Ty, to jak go z tego łuku bardziej nawijam szybciej. O, ten jakiś salto nawala, dawaj go tu. Zabij maszyny wszystkie. To nie mogą być wszyscy. Co za łatwe coś było. Przyjdzie zaraz jakiś taki skurwol. Tam. Na 100%. Drzewa się będą uginać tylko. O. Co tam jest? Patrzcie na gnoja. Ja już znam. Nie wiem. To będzie ten, co się kręci tak. Utrzymać pozycję! No nie rzucaj tej broni, weź tą broń! Nie. Kto to? Wyjdziesz w końcu? O, jeszcze ta menda. Ale najazd dobry zrobili. Mogę z nią nasolować? Nie. Chodź, chodź, chodź. No nas to wiedziałem. To jest wąż! Jeszcze taki, co kwasem pluje. Super. Lećcie do broni! Jak tylko zwabię, to bliżej strzelacie! Kamykiem! Hej! Właśnie! Tutaj, ty wielki robalu! Muszę to załatwić. No i po co go ruszałaś? Mam nadzieję, że te aktowie skorzystają z tej balisty. Josna dupa! O chłopie. Jak to nadupca. Ciu. Tylko słyszę, jak się ładuje mędrzycielem. Na miejscu! Powalmy te bestie! Tu. Jak to napieprza? Najgorsze jest to, że ona się tak strasznie szybko rusza. Nie mam kiedy w ogóle. Muszę przeładować! Tylko dobrze wyceluję! Pieprzone, ona... Od kiedy ona... Co tu się dzieje? Zablokowała się. Zablokowała mi się Aloy. Zarąbiście. Od kiedy anakondy napieprzają prądem? Jak to gówno trafić szybciej? Na 200? Ło! O kurde! Muszę przeładować! Tylko dobrze wyceluję! Nie no, po 50 to jest gówno zrobię. Tu. Tu ma na brzuchu takie coś, jakbym tylko trafił. Nie mogę trafić, kurde. Masz, maszyno! Przeładowuję! Dobra, dawać to. Zabolało za 200, co? Jest! Ona była taka mocna, tylko ciężko było w nią trafić. No nareszcie. Nienawidzę ich. Regalla zaatakowała Hekaro i Kotallo. Trzeba się do nich dostać. Już. Tylko pozbieram sobie surowce. Dobra misja. Jak tam się dostać? Tutaj przejdę? Po tym gruzie pewnie. Udaj się do wodza, czempionko! Dostań się do wodza, damy radę! Solu was dom. Niech to! Mamy morderczynię! Wątpię, że on to wygra. Puść to na nią. I teraz. Przebiję go. Kotallo! Rzuć się. Uciekła, kurde. Na trójkę nie będzie walczyła, chyba ucieknie. To nie koniec! Wrócę ze wszystkim, co mam! I każdy stronnik Hekaro utonie we krwi. Mi się wydaje, że ona drugi raz już tak nam mówi, że to nie koniec. Baczność. Dobra walka. Sprawdziliście się w boju z każdym możliwym przeciwnikiem. Zostajecie szeryfami. Wasz pierwszy rozkaz to obrona areny przed pozostałymi buntownikami. Ruszać! Zawiodłem. Powinienem był zabić Regallę. Tymczasem wróci z nowymi maszynami. Dużo silniejsza. Postaram się pomóc. Dosyć już zrobiłaś. Więcej niż od ciebie oczekiwałem. Kiedy się poznaliśmy, mówiłaś o misji, od której wszystko zależy. Wtedy nie byłem pewien, czy mogę ci wierzyć. Ale teraz wierzę. Zostaw mnie. I rób to, co musisz. Co chcesz zrobić? Opatrzę rany. Twoja nagroda czeka. Weź ją. Twe zasługi będą wspominane jak czyny dziesiątki. Nie no, mega mi się podoba ta zbroja czerwona, naprawdę, kozak. To tu. Ether jest poniżej. Co to za miejsce? Te rogi takie mech, a mi się podobają właśnie. Tam, ta konsola. Chodź, Ether. Pora wracać do domu. Elisabet Sobeck, Alfa 1. Aktywowano główne obejście. Przywracenie oryginalnego kodu podrzędnej funkcji Ether. Dobra. Mamy Ether. Teraz muszę to zanieść Gai. Wizje w Gaju się zmieniły. Słowa dziesiątki są teraz jasne. Zobacz, to musi być wizja woda Hekaro sprzed wielu lat. wszyscy byli wymienieni, a ta właśnie przybyła. Już powoli się do 30 levelu zbliżamy w sumie. Wizje w całym Gaju są teraz inne. A ta właśnie się pojawiła. To twoja sprawka? Wizje się zmieniły. Ej, ten biały dom wygląda, widzieliście? To ta, która zainspirowała wodza Hekaro. Kolejne świadectwa przedwiecznych. Usłyszcie słowa, które zjednoczyły naród. Po tragicznych wydarzeniach wojny, Anfaraday, główna architekt procesu pojednania, przemówiła z nadzieją do narodu. Kiedy spojrzymy w przyszłość, przez pryzmat niedawnej przeszłości, odczuwamy lęk. Lęk przed wojną z maszynami, brakiem wody i żywności, nawałnicami, które pozbawią nas domu. Lecz odwaga oznacza przezwyciężenie strachu z przekonaniem, zamiast cynizmu. Kiedy kierowałam procesem pokojowym, ci odważni ludzie, kobiety i mężczyźni, można rzec nowi szeryfowie tych ziem, utwierdzili mnie w tym przekonaniu, że zjednoczeni w sprawie możemy pokonać każde zagrożenie. Dołączcie do mnie i do nas w tym przekonaniu. Gdy będziemy dokładać starań o kraj oraz świat bez rządzy i wojny. Gotowy do służby, dowódczyni. Wyruszam z tobą. Hekaro cię potrzebuje. To dzięki tobie ma nowych szeryfów. I wezwanie, którego klany nie zignorują. Więc będę przy tobie podczas twojej misji. Dam ci to, co jeszcze pozostało z życia. Tak wybrałem. Jak mogłabym odmówić? Varl? Ktoś chce do nas dołączyć. Kurde, się ekipa montuje. Spotkasz się z nim u podnóża gór i zaprowadzisz do bazy? Ruszam. Udaj się w góry, na zachód od pieśni ziemi. Spotkasz tam kogoś ode mnie. Dołączę później. Ktoś od ciebie? Będzie interesująco. Dobra, pora zanieść Ethera do Gai. Pochwycenie go zrobiło coś pozostałym hologramom. Warto to sprawdzić. No i tutaj nam się odblokowało też wszystko. Dobra, ale wracamy do Gai, bo jestem ciekaw, co dalej. Tak, ekipa jak w GTA 5 montowana przed napadem. No wiesz, no przy ostatecznej walce to się przyda pewnie. Aloy, twoja przyjaciółka Karja niedawno przeszła. Ruszyła do tego obozu Oseramus na południowy zachód. Ej, Aloy, bardzo się cieszę, że wróciłaś. Widzę, że odzyskałaś Ethera. I co, nic mi nie powie? Ej, Aloy, mogłabyś zejść. Beta ma coś do powiedzenia. Dobrze. Zaraz zejdę. 12 000 expo za to. Zdołałam odblokować kolejne pomieszczenia wewnątrz budynku. Dzięki. Wróciłam, Gaja. Witaj, Aloy. O czym chcesz porozmawiać? Jaki jest stan biosfery? System terraformujący w ogóle działa? W pewnym sensie system terraformujący nigdy nie przestał działać. Różnica od czasu zniszczenia mojej poprzedniczki polega na tym, że brakowało centralnej inteligencji zarządzającej podległymi robotami i przydzielającej nowe zadania. Przez to błędy się nawarstwiały i z każdym dniem biosfera zaczęła coraz bardziej zmierzać do nieuchronnego zniszczenia. W ostatnich miesiącach zakłócenia w biosferze stały się oczywiste. Lecz te zjawiska stanowiły tylko wierzchołek góry lodowej, złożonych i ciągle przyspieszających cykli dysfunkcji środowiskowych, które doprowadzą do załamania ziemskiej biosfery. A ty nie możesz tego powstrzymać? Jeśli uda ci się przywrócić mi Ethera, Posejdona i Demeter, wprowadzę niewielkie korekty w określonych częściach systemu. Pogoda się poprawi, woda zostanie oczyszczona, a dziki rozrost roślin opanowany. Ale te korekty niestety nie zapobiegną zagładzie. Zyskamy tylko trochę czasu. Wyłącznie z Hefajstosem zdołam zaprojektować i zbudować nowe roboty, których celem będzie cofnięcie dokonanych wcześniej zniszczeń. Wszystkie nasze wysiłki muszą być skoncentrowane na tym celu. Chyba czas się zbierać. Rozumiem. Trzymaj się, Aloy. Dobra, mamy 4 punkty umiejętności do rozdania. Zobaczmy też mapę. A, patrzcie. Musimy, aha, dobra, musimy porozmawiać. Ale teraz mogę sobie wskoczyć na kolejne rzeczy. Ocalała, myślę, że dalej to będziemy ogarniać. Dobra. Jest regeneracja przy niskim zdrowiu też jakaś. Czy ktoś gdzieś widział moje figury do napadu maszyn? Cześć! Wszystkiego najlepszego! Tatuś bardzo kocha swojego synka! Znalazła to nagranie na twoim pokusie. Często je oglądała. Chyba ją to uspokaja. Ja również często je oglądałam. Kiedy chciałam zająć czymś myśli. Tatuś bardzo kocha swojego synka! Ale chciałaś mi coś powiedzieć. Gdy cię nie było, chciałem zobaczyć, co u niej. Zaczęliśmy gadać, prawda? Sprawdziła dane Gai, żeby się dowiedzieć, jak schwytać Hefajstosa. Ale gadaliśmy też o innych rzeczach. No wiesz, żeby się lepiej poznać, nie? Wtedy mi powiedziała, że jeden z członków Zenitów może się różnić od reszty. Tilda. Hades. Była w jego kompleksie. Śmiało. W drodze na ziemię Zenici nigdy się nie pokazywali. Omnibot opiekuńczy nazywał ich moimi dobroczyńcami i obiecywał, że kiedyś ich spotkam. gdy dość się nauczę. A potem? Kiedyś... Ty, bo ja aż zapomniałem o tych gemoniach. W interfejsie szkoleniowym z kosmosu otworzył się kanał danych. Tilda czekała tam na mnie. W wirtualnej replice domu na klifie ponad oceanem. Piękny widok. Pokazała mi malowidła, książki, multimedia. Spotykałyśmy się tam w tajemnicy. Po paru miesiącach już nie. Możesz nam powiedzieć, czemu? Znalazłam trochę informacji o Tildzie. Chyba znała Elisabet Sobeck. Może dlatego się skontaktowała. Czyli Tilda urządziła tajną przestrzeń wirtualną, gdzie rozmawiałyście, ten cały dom. A potem cię odcięła. I poza tym, że skądś znała Elisabet, nie wiesz, dlaczego to wszystko zrobiła? Nie wiem. Jasne? Myślałam o powodach, dla których mogła mnie opuścić, ale nie wiem, co zrobiłam źle. Gdy spotkałam resztę, ignorowała mnie. Jakby kanał danych nigdy nie istniał. Ale to bez znaczenia. Tilda jest jak inni, nie pomoże nam wygrać. Dobrze. Zatem zostawmy to. O, ci przechodzą przez... Staram się, Varl, ale trudno ją znieść. Codziennie narażam życie. Ona zaś nie robi niczego, tylko chowa się tutaj i ględzi, jak beznadziejna jest nasza sytuacja. Przykro mi, że przeszła trudne chwile, ale to mi zupełnie nie pomaga. No racja, kurde. Wychodzisz cała z kłopotów, więc czasem zapominam, przez co przeszłaś. Znaczy... Jeszcze niedawno byłaś tak ranna, że nie mogłaś nawet chodzić. A właśnie. Gdy wyciągnąłem cię z wody przy kompleksie Hadesa, mamrotałaś imię Rosta. Nigdy o nim nie mówisz. Choć cię wychował. Wyszkolił. Na pewno tęsknisz. Pewnie, że tak. Natomiast nie mam czasu o tym myśleć. Muszę tam wracać. Dobra. Będę pracować z Betą. Gaja mówi, że dużo wie o Nowym Świcie. Może po prostu potrzebuje trochę czasu, a potem pomoże nam z Hefajstosem. Może. Ale się nie nastawiam. O! Współrzędne Demeter tu będą. Ohoho. Tam, łopadam. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby już tam do nich iść. No ale zobaczmy. Demeter. Ohoho, całkiem po lewej stronie tutaj. Blisko żyrafa. 24 poziom. To nie jest tak źle jeszcze. Chociaż pewnie lepiej byłoby troszkę podskillować. Ale stąd mielibyśmy bliżej, nie? Właściwie tak się zastanawiam nad tym żyrafem. Ten jest zablokowany, ale patrzcie, jaki to jest bezsens. Ten żyraf jest zablokowany, a ja już dookoła sobie odblokowałem wszystko prawie. Chyba że weźmiemy tutaj i na Heńku sobie przejedziemy tą część. To jest dobry pomysł, odblokujemy trochę. na Karpchenia. Proszę, nieznajoma! Pomóż mi zabić to coś! Nie mam czasu. Kamienie, drzewa i mnie. O i spoko, po drodze ogniska sobie odblokujemy. Dawaj, dawaj. A, bo on dlatego się zawahał, do mnie strzelają. Dziady. Spoko, ej, ale nie zostało mi tak turbo dużo do odblokowania. Czyli także jeszcze z 2 dni trochę na offline sobie porobię rzeczy i będzie. Nie mogę tu wjechać? Ojej. A co tu jest takiego, że tu nie mogę wjechać? Słyszałam, że powstaje. Sploty ma tutaj. Okej. Moje towary będą dostępne także w przyszłości. Czekajcie, bo chyba... No właśnie. Nie, dobra. Gdzie teraz? Muszę tylko wyjść stąd. Co ty tam, Heniek, robisz, ty? Świat zawsze cichnie, gdy pada śnieg. Jutro już będzie zblokowane? Nie. Nie masz tyle czasu. Ale to tak jest, jak mam wolne troszkę, nie, pół godziny, nawet czasem jak mi się film renderuje, to staram się tą mapę odblokować, by szybciej sobie później przechodzić pewne rzeczy. Szczególnie ogniska pomagają. Kurde, tu już mam wrażenie, że te maszyny to naprawdę są już mocne. Wierzchowiec nie może tu wejść. Pokaż szacunek. Aha. Ci to mają dopiero miejscówkę w skałach. Porażka. Proszę. Możemy pomówić? No to w dół! Zawsze bądź czujna. Coś w pobliżu wysyła ten sygnał. Ej, tam jest żyraf, ja lecę na żyrafa chyba. No patrzcie, on jest tu. To żyraf wysyła sygnał. Słyszałam, że w okolicy jest jakiś. Jaka miejscówka fajna. Dobra, w poszukiwaniu żyrafa. Widziałam. Osada jest na nizinie. Wygląda na opuszczoną. więc dość wysoko bym wspięła się na żyrafa. O ile wejdę na szczyt. Nie dam rady wejść na te nogi. Muszę znaleźć inny sposób. Wejście na szczyt, mówisz, tylko od czego zacząć? To jest pytanie, od którego? Kurczę, osada w drzewach normalnie. Osada na nizinie. Wygląda na opuszczoną. Jest dość wysoko, bym wspięła się na żyrafa. O ile wejdę na szczyt. Trzeba rozkminić, od której strony tam wchodzić. Ej, co jest? Aha, te niewidzialne gnoje tu są. O kurde, nie lubimy ich. Z której strony jest najniżej? Mi się wydaje, że muszę wejść wyżej. I stamtąd się dostanę dopiero. Skoczę sobie na to wtedy. No, chyba tak będzie najłatwiej. Bo nawet nie najłatwiej, tylko jedyne wyjście. Dobra, i teraz powinniśmy gdzie lecieć? Tam nie dolecę, dobra, tutaj muszę. Okej. No nie gadaj, że ty się nie wybiłaś z tego. O niech cię, kurde. No to jeszcze raz. Nie odbiła się. Za cholerę nie wiem, w którą stronę iść. Ty, a może stąd na żyrafa bym wskoczył? Tutaj warto uważać. Widzę, że nie jestem sama. Dobra, on tu wróci za chwilę. Przeciwwodna amunicja może pomóc. Ej, to nie jest małpa? To jak małpa wygląda. O, pali się, pali. Dobra. druga menda. A gdzie żyraf? O ty kurde, chodź tam. Jak będziemy tak podpalać, to nie ma szans, żeby to udało. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba się cofnąć trochę. Tak nie dasz. Co to ja... Aha, chciałam dostać się wyżej. Pora wejść na żyrafa. Idzie żyraf. Wygląda jak połączenie lwa i małpy. Musi tu być coś, co pomoże mi się wspiąć. No przecież wystarczy stąd wskoczyć. Chyba. Mogę się mylić, ale... Czy jest za nisko dalej? Być może fokus coś mi pokaże. Drodzy widzowie, bo myg jest taki, że ja stąd nie mogę się dostać wyżej, tak jak zawsze. Tylko już muszę wskoczyć na to wyższe. Nie można się wspinać po nim, ale lipa. To się przejdziemy, zwiedzimy. Panie żyraf, masz pan tempo dobre. Tak, musi być wyższa po prostu. Tu jest na przykład wyższa. Czyli ja się muszę dostać na wysokość jego głowy praktycznie. Drzewa wysokie jak wieże. Postoja strażników. Tutaj też, nie? Aż tam musimy dojść. I wtedy spróbować dojść wyżej. Gorzej, jak teraz będę za nisko, żeby wskoczyć z powrotem. Stąd chyba mogę doskoczyć do żyrafa. Jestem w punkcie wyjścia. O kuźwa, ty, ja myślałem, że tam się... To otworzy, a to mi na głowę poleciało. Dobra, ale warto sobie opuścić te drabiny. Jakbym spadł, to mogę wrócić. Ej, to nie jest takie proste. Tamto jest wyższe na pewno. No tutaj chyba nie dolecę, tak mi się wydaje, że... No nie, to jest zbyt mała odległość, żebym to zrobił. Pasowałoby się dostać gdzieś tutaj, tu jest dużo wyżej. Tam już byłem w sumie, nie? Tam mam drabinkę, dobra. To tak zróbmy. Stamtąd może się uda tutaj wskoczyć na ten domek. I powinno być łatwiej stąd, tutaj, nie? Po prawej. No właśnie tam, gdzie były małpy, no dokładnie. Tam się wydawało wyżej. Pytanie tylko brzmi, czy tu się... A, mogę dostać się wyżej. O nie, no teraz to jestem już wysoko. Tylko czy żyraf tędy przechodzi? Bo stąd nie doskoczę nigdzie, nie? Do żyrafa. Nie ma opcji. Mi się wydaje, że tam się muszę dostać. Chyba dalej tą linką, nie? Dokąd prowadzisz? Tak, i tutaj mogę wyjść wyżej. No dobra, stąd chyba już powinnam doskoczyć do żyrafa. Okej, czyli stąd się wskacze. Wskakuje. I gdzie pan żyraf jest? Ja go nie widzę. O, idzie. Ty, ale ja nie wiem, czy to jest wystarczająco wysoko nadal. Patrzcie. Kurde, on wysoko jest. Dobra rozkmina. Robi wrażenie. Chociaż nie, tu się powinienem złapać. Dobra, tylko proszę traf. Ej, Aloy, błagam cię. Nękacze. Nie. Ej, Aloy. Ej, no. Prosiłem cię o jedną rzecz. O jedną rzecz. Czy to tak wiele? Dobra, przynajmniej wiem, gdzie iść, ale on będzie zanim tam... Ach. Będziemy czekać tydzień. Dzisiejsze misje będą polegały na ogarnięciu żyrafa. Ale nie wiem, czemu się nie złapała tego w sumie. Było dobrze, źle skoczyłeś. No to tyle, to ja wiem. A czekajcie, tu jest drabinka, o. To teraz można skakać, tylko trzeba będzie czekać na tego gamonia. Co daje ten żyraf? Odblokuje mi sporą część terenu. Gdzie on jest? Tutaj już idzie, dobra, spoko. Kładka obok? Jaka kładka obok? Tu? Ale co to za różnica, mordko? Jak tutaj przecież ta kładka jest na takiej samej wysokości. A nawet niżej. Ty, nie troluj. Tam są po prostu rzeczy jakieś. Idzie. Chyba jest bliżej, o to ci chodzi. Dobra, to będzie na ciebie. No jest trochę bliżej, no. Jak nie, to kolejna próba za chwilę. A tutaj nie da się wyżej wspiąć? Panie Ziraf, hono pan. Dobrze, mamy to w końcu. Czas zdominować. Spokojnie? Prawie skończyłam. Dobra, mam dane. Oj, 5 punktów jeszcze. Otwórzmy mapę teraz, patrzcie. Puh, widzisz co daje żyraf? Jo, pierdziole. No, tylko to i tak jest za mgłą trochę jeszcze, ale... Ale odblokowane. Tutaj jest ostatni. O, i tu coś mamy? Mnóstwo miejsc z zapisami na razie. Wiosek nie pokazuje i tak dalej. 28 poziom osiągnięto. Dobra, to sobie zróbmy od razu punkty umiejętności. Znaczy przyznajmy. Na razie te podstawowe wszystkie. Lekarstwa będą silne. To się z nim przydaje. O, coraz mocniej też bije, jak dostaje poważniejsze obrażenia. Wywary dają więcej punktów zdrowia. Warto będzie w to zainwestować, w to drzewko. Myślę, że to odda też fajnie. Dawaj od razu ostatniego. Wiesz co, bardzo chętnie, tylko patrz gdzie on jest. Zanim ja tam dotrę, to uhuhu. Także tu już nie będziemy klepali. Raczej spróbujmy się dostać w to miejsce po prostu i będzie git. Co to było? Mamy czas? No nie, bo zostało tak z minutę do końca odcinka, wiesz? Staram się, żeby one miały godzinę, no chyba, że coś... Jest takiego, że nie mogę przerwać fabuły. Dobra. O, ale tutaj to nadbrzeże jest fajne. W ogóle jakaś wioska tu jest. Przedtem sobie jechałem tak tu, tym nabrzeżu. Czy on tak skręca? Tu jest druga wioska. Dobra. I teraz tak, Heniu. A czemu nie mogę go przywołać już? Odłożę to na później. Od ciebie zależy, czy jutro pójdę do szkoły. Powiedz tylko tak lub nie. Czemu masz nie iść do szkoły? Spokojnie, stary. Heniu, to nie płotka. No właściwie widzę, kurde. A zrobimy sobie te ogniska akurat. Damy. Demeter musi... Ale nie wiem już sam, które mi się... Tu mi się podoba ogólnie, w tym lesie też. Te miejsca były bardzo fajne. Zimowe te biomy też są spoko. Gdzieś w pobliżu. Ominąłeś? Nie, nie ominąłem. Dobra. No, fabularnie dzisiaj dużo zrobiliśmy, naprawdę. Cały czas fabułka, ta jedna poboczna tylko. Tak to fabuła poleciała. Dobra, tutaj muszę chyba wyjść troszkę wyżej. Z tego tak nie, jeszcze kawałek. Ty, a to pokazuje, że to jest w ogóle pode mną chyba. Nie no, jak naokoło? Ty, bo to jest... To jest tutaj nade mną. O cholera, widzicie to ognisko? O który odcinek? Ten odcinek będzie w środę, a ten, który nagrywaliśmy przedtem, będzie we wtorek. Sprawdzić sprzęt. Zawsze, no wiadomo, na live'ie masz najszybciej. Tylko jutro o 8 nie będzie odcinka, no bo nie było odcinka w piątek z FIFA, więc ja tak na zmianę wrzucam. Także muszę teraz FIFA wrzucić najpierw i potem mogę z powrotem już lecieć. 8, 16, po 2. Szybko nawet wyszedł. Dobrze, dobrze. Tu sobie zapiszmy. No i super. Kawał mapy już za nami, ja bałem się, że ten świat będzie tak duży, że go nie ogarnę. Dobra, misje poboczne. W 24 poziomie. Nie, no zobaczymy, jak nie będzie... Przecież... Może zaczniemy po prostu od pobocznej, coś sobie zupgrade'ujemy i potem pójdziemy na główną, tak też można by zrobić. W każdym razie, no ja się będę zabierał pewnie za jakieś tutaj... przysługi, kontrakty... Poza streamem, zobaczę. Na pewno mapę będę chciał odkryć, bo wtedy się dużo przyjemniej gra. Dziękuję za kolejny odcinek tym, którzy oglądają na YouTubie i widzimy się w następnym. A tu jest... Czemu tego żyrafa nie ukończono? Znaczy on powinien być na zielono. Dobra, nieważne.